to już teraz oficjalnie możemy powiedzieć wprost, 13 grudnia 2020 roku, jedna trasa numer 2 czynna na Soszowie. Witamy sezon narciarski Anno Domini 2020-2021. Sezon narciarski inaugurujemy w sytuacji, w której po prostu nikt by się nie spodziewał. Obowiązują tutaj, i to już na pierwszy rzut oka, ścisłe reguły sanitarne związane z COVID-em. Jeżeli nie masz maski na gębie, nie przejdziesz przez bramkę na wyciąg. I to jest moim zdaniem jakieś dobre rozwiązanie. Dalej, tam stoi też facet, kiedy napomina wszystkich, żeby maski założyli. Ja co prawda maski nie mam, bo moja kominiarka pozwala mi na zakrycie gęby. Tak więc sytuacja jest pod kontrolą. Jaki będzie ten sezon? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, jakie będą warunki pogodowe, ale czy będziemy jeździć w ogóle? Bo pan minister Niedzielski powiedział, że jeżeli ludzie nie dotrzymają tych reguł sanitarnych, to on będzie pierwszy, który będzie rekomendował zamknięcie stoków. Oby WOS by do tego doszło, ale na razie stoki są otwarte i oby tak zostało. Jak to tu wszystko wygląda? Kilka nie ponagrywam, śruba mi wyleciała jakaś, ale to nie mogę filmować z kilka. Tak, no to sezon zainaugurowany. Takie oto warunki, tutaj widzicie skitur. Wszystko. Jak widać nie ma nic po bruszynę. No troszkę tutaj takie zadziorki, ale to jest normalne. Czy są ostre? Są ostre. Normalnie idzie palce pociąć. Nie. Wszystko groj, huczy. Także super. To jest mój sposób pakowania nart. Siedzenie dzielone i mało. Wszystko gro. Jedyny. Pandemia, a ludzi trochę jest, dlatego trzeba się stąd już zwijać. Tu jest to miejsce takie fatalne do podjazdu. Generalnie rzecz biorąc, warunki na stoku całkiem niezłe. Teraz się pojawiły trochę muldy, ale z tego względu, że tej gadziny trochę najechało, obawiam się, że jeżeli
tak dali będzie, no to pan minister Niedzielski się nieco może wnerwić. Tutaj nie widać tego. Z prawej strony jest zbiornik, a woda to suszy na śnieżanie. Widać jeszcze jadą użytkowie. Ten dojazd by tu mógł być lepszy. No na Soszowie tylko jedna trasa, czy no trasa numer 2, więc za bardzo, że nie poszalał. Dodatkowo jest tak, że tych ludzi się trochę zjechało i zrobił się tam trochę kocioł. Tam u wierchu, jak się od wyciągu zjeżdża w prawo, to się już dość spore muldy zrobiły. Ja jeździł jakieś 4 godziny, no bo już dali to już ciężko było, mgła jak piorun. A ta jak godzin, jedna trasa i kocioł z tych ludzi tam był niesamowity. Tak więc trochę się darował do szarżowania, ale inauguracja jest. Sezon zainaugurowany. Nie wiem, czy się tam co na GoPro nie popierniczyło, bo coś mi kamera zaczęła szwankować. Jak zwykle w takich jak najbardziej najważniejszych momentach. A z telefonu to nie idzie nagrywać. No niestety. Dodatkowo mi ta śruba z tego kija wyleciała. A nikt o tym nie wiedział. Może to już wyleciało w marcu albo kiedy. Co się tyczy tej pieruńskiej pandemii, no to sprawa jest taką, że Soszów ma obostrzenia, zresztą chyba wszystkie stacje narciarskie tak mają, że niby powinny jechać 2 osoby na 4-osobowym krześle i te 2 osoby muszą ze sobą mieszkać. A jeżeli jest dość sum, tak jak ja na przykład dzisiaj, bo niestety inauguracja sezonu solo z mojej strony, tak bywo. Towarzystwo jest na L4, ale nie jest to wywołane COVID-em, bynajmniej nic o tym nie wiem. Kwarantanny nie mam, także nie jest źle jeszcze. Jeśli chodzi o te obostrzenia na Soszowie, no to tam są rozdzielone te, jak się dochodzi do wyciągu, nie, to tam są te sznury takie rozciągnięte, żeby narciarze obok siebie nie stoli, nie, bo o ile z przodu i z tyłu ten dystans idzie zachować, nie, bo są narty, nie, chyba że ktoś komuś będzie łaził po nartach, no to z boku już jest to trudniejsze, nie. Przechodzi się tylko w 2 miejscach. Sytuacja też jest taka, że jeżeli nikt nie ma zasłoniętej gęby, byle czym, bo ja akurat kominiarka mam ta sama co zawsze, no że jak nie trzeba było, no to ją miał trochę rozciągnięto, nie? A dzisiaj no zasłonięty musiał być, bo inaczej by mnie wyciepali ze stoku. Też sprawa jest taka, że jak mimo ktoś zasłoniętej gęby nie odbije karnetu na wyciąg. Czemu też jest dużo ludzi teraz? No, sprawa wygląda tak, że w Czechach czy na Słowacji stoki są zamknięte, nie? Pozawierane to jest. Tam w Czechach poluzowali z tymi obostrzeniami, ale efekt jest odwrotny do zamierzonego, nie? Większość tych ludzi, co tutaj jadą, to są z naszego terenu. No bo jak wiadomo, noclegów nie ma. Żarcie też za bardzo nie ma w restauracjach, bo zawierane tylko na wynos. No więc sprawa wygląda jak wygląda. No data niezbyt fajna, nie? 13 grudnia. Starsi wiedzą, że przecież 39 lat temu obywatel jaruzelski wiadomo co wprowadził, nie?
stan wojenny. No, Czantoria, z tego co widzę, chyba jeszcze nie funkcjonuje. Rowerzysta, no proszę. Szacun. Ale to on na szosie jedzie po takiej drodze. Ja już myślałem, że jako rajza dziś odrobię, ale sami widzicie, jaka jest pogoda, troszkę tak pyszczy. Tak więc chyba idziemy sobie spokój. A jeśli chodzi o ten sezon rowerowy, to jest całkiem nieźle. Powiem wprost, jest fantastycznie, bo wszystkie rajzy się udały, nie było żadnych problemów. Co prawda trzeba było niektóre rajzy odwołać, takie jak Piekary, czy była też w planach Częstochowa. No niestety to było z przyczyn ode mnie niezależnych, bo jakby to ode mnie zależało, to one by się raczej na pewno odbyły. Ale te rajzy, które ją miał zaplanowane, to bez przeszkód się odbyły normalnie. Żadne covidy ich tam nie storpedowały. Także sezon rowerowy, no to do siebie lepiej, że ten covid na niego tak nie wpłynął, nawet jak było zostań w domu, były rajzy normalnie. Na sezon narciarski, no niestety pod tym względem wypada dużo gorzej, bo tutaj nie jest on ode mnie zależny. Zależy wszystko od właścicieli wyciągów. A ci znowu są zależni od tych tam w Warszawie, nie? A jak coś jest zależne od polityków, to musi źle funkcjonować. Zwłaszcza tych z Warszawy. Także no niestety. Może to różnie bywać w tym sezonie z tymi naszymi skirajzami. Oby nie doszło do tego, że zamkną stoki. Także wielkich planów, wielkich jakichś takich wyczynów, no nie ma nawet co snuć, bo to będzie różnie bywało. Czasy mamy takie porąbane, że normalnie trudno to w ogóle ocenić, no ale cóż. Kiedyś się to chyba skończy. Dobra. No to dziękuję wszystkim za uwagę. Nie będę się za bardzo rozgadywał. Na sam koniec. Trzymcie się i do zaś. Mamy nadzieję, że jeszcze jakoś rowerowo rajza będzie na zakończenie. I ski rajzy. Także sezon narciarski 2020-2021 oficjalnie jest już otwarty. No, to tyle.